Spór. Poniedziałek 20. A przecież nie, nie przez zazdrość, że on dostał nagrodę, a ja nie pokłóciłem się dziś rano z Coretti. Wcale nie przez zazdrość, ale to on zawinił. Nauczyciel posadził go przy mnie, a ja pisałem kaligrafię w moim nowym zeszycie. Wtem trącił mnie lokciem tak, że nie tylko zrobiłem okropnego kleksa na kaligrafii ale jeszcze i na miesięcznym opowiadaniu, które wziąłem do przepisania od chorego mularczyka i podłożyłem sobie pod kajet. Powiedziałem mu naturalnie kilka słów, a on na to z uśmiechem – to nie na umyślnie. Wiem dobrze, że nie na umyślnie. znam go przecież, ale mnie to rozgniewało, że uśmiecha się i zaraz pomyślałem sobie – dostałeś ptaszku nagrodę, to zaraz się puszysz. I aż wszystko zatrzęsło się we mnie. Niedługo też myśląc, jak go nie wyrżnę, lokciem, zamazał sobie rękawem całą zapisaną stronicę. Zaczerwienił się ze złości i krzyknął, ale ty umyślnie i podniósł rękę. Nauczyciel zobaczył i powstrzymał go. Siadł, ale szepnął mi czekać cię będę przed szkołą. A mnie już złość ominęła, było mi żal i wstyd. Nie, myślałem. Koretti z pewnością nie chciał mi spsocić. On jest dobry i zaraz mi przypomniało się jakem go widział w jego domu, jak pracował, jak posługiwał chorej matce, a potem jakieśmy go przyjmowali, kiedy mnie odwiedził, i jak się ojcu mojemu podobał. Dałbym nie wiem co, żeby się to wszystko odstało, żebym nie był tak paskudnie względem niego postąpił. A jeszcze i to przypomniałem sobie, co mi poradził mój ojciec. Zawinisz, proś o przebaczenie. Coś mnie jednak wstrzymywało. Było mi wstyd przyznać się i przepraszać. Patrzyłem więc na niego spod oka i widziałem, że ma kurtkę rozdartą na plecach, może właśnie od noszenia drzewa. Uczułem, że go bardzo lubię, i mówiłem sam do siebie, co tam, przeproszę go. A jednak to małe słówko przepraszam, uwięzło mi w gardle. On zaś spoglądał na mnie z ukosa od czasu do czasu i zdawał się być więcej zmartwiony niż rozgniewany. A wtedy ja patrzyłem na niego z ukosa, bo chciałem pokazać, że go się nie boję. Wtedy powtórzył raz jeszcze zobaczymy się przed szkołą, A ja zobaczymy się przed szkołą. I znowu mi się przypomniało, co mówił mi raz ojciec. Jeśli zawinił, Broń się, ale nie uderzaj. I zaraz postanowiłem sobie. Będę się bronił, ale go nie uderzę. Ale tak byłem z siebie nierad, tak smutny, że mnie słyszał wcale, co wykłada nauczyciel. Aż przyszła chwila wyjścia. Kiedym się znalazł na ulicy, sam spostrzegłem, że idzie za mną. Zatrzymałem się i czekałem na niego z linią w ręku. Podszedł, podniosłem linię. A on... Nie, Henryku. Rzekł w tym swoim milym, dobrym uśmiechem, biorąc mnie za rękę z linią. Nie, bądźmy przyjaciółmi po dawnemu. Zrobiło mi się jakoś głupio na sercu tak zupełnie, jak mi kto kuksa dał w plecy. Rzuciłem mu się na szyję. Ucalował mnie i rzekł, nigdy już żadnych kłótni między mną a tobą, prawda? Nigdy, przenigdy, odrzekłem. I rozstaliśmy się uradowani, szczęśliwi. Ale kiedy wrócił do domu i opowiedziałem ojcu wszystko jak było, myśląc, że mu tym przyjemność sprawie, ojciec zachmurzył się i rzekł. Nie on, ale tyś był powinien pierwszy rękę podać do zgody, boś ty zawinił. A po chwili nie powinieneś był ośmielić się podnieść linii na kolegę lepszego od ciebie, na syna żołnierza. I rozgniewany wyrywał mi linię z ręki, złamał ją na dwoje i cisnął o ściany. 24 piątek Moja siostra, czemu ty, Henryku, już i tak rozgniewawszy ojca swoim złym postępkiem względem Korettiego, i mnie chciałeś dokuczyć, Nie uwierzysz, jaką mi zrobiłeś przykrość. Czy nie wiesz, że gdy byłeś malutki, całymi godzinami stałam przy Twojej kolysce, zamiast bawić się z innymi dziećmi? A jakiejś zachorował. wstawałam w nocy z mego łóżeczka, żeby zobaczyć, czy czoło masz gorące. Czy nie wiesz, obrażając siostrę, że gdyby najstraszniejsze nieszczęście w dom nasz uderzyło, ja byłabym ci za matkę i tak bym ci jak matka kochała. Czy nie wiesz, że gdy nam już zbraknie i ojca i matki, najlepszą twoją przyjaciółką ja będę. Jedyna, z którą będziesz mógł mówić o naszych drogich umarłych i o dzieciństwie swoim, i która, gdyby trzeba było, pracowałaby dla Ciebie, Henryku, żebyś miał co jeść i mógł się uczyć. Czy nie wiesz, że kochać cię będę zawsze, choć już będziesz duży, że myśl moja pójdzie za Tobą, gdy będziesz daleko, że ci zawsze będę wierną sercem, bośmy razem w jednym gnieździe wzrośli. O Henryku, bądź pewien, że gdy już będziesz mężczyzną, a spotka cię nieszczęście i uczujesz się samotny wśród ludzi, bądź pewien, że będziesz mnie szukał i przyjdziesz do mnie i powiesz. Sylwio, siostro, daj mi zostać z sobą. Mówmy o tych czasach, kiedyśmy byli szczęśliwi. Mówmy o naszej matce, o naszym domu, o tych dniach dobrych, a takich dalekich. I będziemy o nich mówili, Henryku. I znajdziesz zawsze ramiona siostry otwarte. Tak, mój drogi, przebacz mi, że cię dzisiaj tym wyrzutem zasmucam. Nie będę ci pamiętała żadnej twojej winy i choćbyś mi powiedział znowu coś niemilego, zapomnę. Ty i tak pozostaniesz zawsze moim drogim bratem i o tym tylko pamiętać będę, żem cię niegdyś piastowała. Kiedyś był malutki, że razem z Tobą kochała ojca i matkę, że patrzyłam na Ciebie, jakieś rusł i przez tyle lat byłam najwierniejszą towarzyszką twego życia. Więc napisz mi teraz jakie dobre słowo na tym samym kajecie, a ja przeczytam je przed wieczorem jeszcze. Tymczasem zaś, żeby Ci dać dowód, że wcale się nie gniewam, a widząc Cię zmęczonym, przepisałam za Ciebie opowiadanie miesięczne. Krew romańska, co zrobić miałeś za chorego mularczyka. Znajdziesz je w lewej szufladzie twojego stolika. Pisała mnie gdzieś w nocy, kiedyś spał. Napisz mi więc dobre słówko, mój Henrysiu, proszę. Twoja siostra Sylwia. Nie jestem godzien rąk twych ucałować. Henryk. Mularczyk umierający. Wtorek osiemnastego. Biedny Mularczyk, bardzo ciężko chory, powiedział nam nauczyciel, żebyśmy go odwiedzili, więc umówiliśmy się, Garrone de Rosia, że pójdziemy razem. Stardi miał także iść, ale że nam nauczyciel zadał ćwiczenie o pomniku Kawura, więc poszedł pomnik ten oglądać, żeby był opis dokładniejszy. Tak na próbę zaprosiliśmy też z sobą tego pyszalka, nobisa, ale powiedział krótko nie i koniec. Watini także się wymówił, może ze strachu, żeby nie pobielić sobie ubrania. Poszliśmy więc we trzech po wyjściu ze szkoły o czwartej. Deszcz lał jak z cebra. Na ulicy zatrzymał się Garonę i z gębą zapchaną chlebem zapytał: A co mu się kupi? Tu zabrząkał dwoma soldami, które miał w kieszeni. Daliśmy każdy po dwa soldy i kupiliśmy trzy duże pomarańcze, po czym weszliśmy na poddasze. Derossi odpiął przed drzwiami swój medal i schował go do kieszeni. Dlaczego? Zapytałem. Nie wiem, odpowiedział, żeby nie myślał. Tak mi się zdaje delikatnie jakoś bez medalu iść. Zapukaliśmy. Otworzył nam ojciec, ten wielkolud, murarz. Twarz miał stroskaną, jakby przestraszoną. A co to pani za jedni? Garon wysunął się naprzód. My koledzy szkolni Antosia przynieśliśmy mu trzy pomarańcze. Olbrzymi murarz pokiwał głową i westchnął. O biedny antek, nie zje on już może tych pomarańcz nie zje. I wierzchem ręki otarłszy sobie oczy. Zaprosił, żebyśmy weszli. Weszliśmy do izdebki na strychu, gdzie ujrzeliśmy mularczyka, który spał na małym łóżku żelaznym. Matka, pochylona, oparta o łóżeczko, z zakrytą rękami twarzą, ledwie odwróciła się, żeby spojrzeć na nas. Na ścianie nad nim wisiały pędzle, sito do wapna, kielnia. Nogi chorego ukryte były ojcowską kapotą ubieloną gipsem. Biedny chłopiec okropnie wychudł. Nos mu się wydłużył. Był strasznie blady i prędko oddychał. O drogi, Antosiu, mały mój towarzyszu, taki dobry i taki wesoły, jakże mi cię żal, jak żal. Co bym dał za to, żebym mógł zobaczyć, jak robisz zajęczy pyszczek biedny larczyku. Garonę położył mu pomarańcze tuż przy twarzy na poduszce. Zapach go zbudził. Wziął pomarańcze do ręki, ale ją zaraz wypuścił i wlepił oczy w garona. To ja, Garone, czy mnie poznajesz? Mularczyk uśmiechnął się leciutko, podniósł z trudnością krótką swoją rękę i podał ją koledze. Garonę ujął ją w obie dłonie i przycisnął sobie do piersi, mówiąc Nie bój się, nie bój, drogi Mularczyku, wyzdrowiejesz niedługo. Przyjdziesz znów do szkoły, a nauczyciel posadzi cię zaraz przy mnie. Czy dobrze? Ale Mularczyk nie odpowiedział, tylko matka jego zaczęła szlochać. Ach, biedaczysko, moja biedaczysko, taki dobry, taki poczciwy, a teraz Pan Bóg go nam chce zabrać u Jezu. Ciszej, krzyknął zrozpaczony Murasz, ciszej na miłość boską, bo zwariuję. A potem do nas dysząc ciężko. Idźcie, idźcie, chłopcy, dziękuję, już idźcie, tu nie macie co robić do domu, idźcie, dziękuję. A Mularczyk zamknął oczy i zdawał się umierać. Może byśmy w czym posłużyli, zapytał garony. Nie dobry panie czy nie idźcie do domu. Mówiąc to, zagarnął nas ręką ku drzwiom i zamknął je za nami. Zaledwieśmy jednak byli w polowie schodów, słyszymy aż tu wola murarz. Garonne, garonne pędzimy wszyscy trzej z powrotem, który to garone? pyta Murasz ze zmienioną twarzą. Niech idzie, dwa razy go po nazwisku wolał. Czeka, niech prędko idzie, ach Boże, Wszechmogący, Może to dobry znak. Do widzenia, rzekł nam Garonę. Zostaję tutaj. I skoczył do izby za ojcem. Derossi miał pełne oczy les. Rzekłem mu. Czy z powodu Mularczyka placzesz, Kiedy przemówił, to może jeszcze wyzdrowieje. Może, odpowiedział Derossi, ale nie o nim myślałem. Myślałem, jaki dobry, jaką piękną duszę ma Garonę. Wiosna, sobota pierwszego, pierwszy kwietnia, jeszcze tylko trzy miesiące. Dzisiejszy poranek był chyba najpiękniejszy w roku. W szkole byłem bardzo wesół, wszystko mi dobrze szło, a i z tego się cieszyłem, że matka obiecała zaprowadzić mnie do ochronki małych dzieci na korso Waldocko. Ale już chyba najwięcej, tym, że mularczyk ma się lepiej, i że wczoraj wieczorem nauczyciel, przechodząc, powiedział mojemu ojcu: Dobrze idzie, dobrze. A jaki był cudny ten wiosenny ranek. Z okien szkoły widać było czysty lazur nieba, drzewa pokryte świeżą zielonością. Na oknach, na balkonach, wszędzie, gdzie spojrzeć, doniczki i bukiety kwiatów. Nauczyciel wprawdzie się nie śmiał, bo on nigdy się nie śmieje ale był w tak wybornym humorze, że nawet gdzieś mu się podziała ta prostopadła zmarszczka w pośrodku czoła i żartując tłumaczył nam zadanie przy tablicy. Można było zaraz poznać, że z ogromną przyjemnością oddycha świeżym powietrzem, które pełne zapachu kwiatów i skopanej ziemi szło do klasy z ogrodu przez okna, że się zaraz musiało myśleć o spacerach na wsi. Ponieważ okna były otwarte, więc było słychać jak gdzieś nieopodal w ulicy kowal bije w kowadło, a kobieta jakaś śpiewa, usypiając dziecko. A z daleka, z daleka gdzieś dolatywał dźwięk trąb ze szkoły wojskowej. Wszyscyśmy byli radzi temu gwarowi, ale nie stardi. Więc kiedy kowal zaczął silniej kuć, a kobieta głośniej śpiewać, nauczyciel przerwał lekcję i słuchał chwilę, a potem, patrząc w okno, rzekł zwolna. Niebo, które się uśmiecha, matka, która śpiewa, obywatel, który pracuje, dzieci, które się uczą, są to rzeczy piękne i dobre. Jakoż przy wyjściu ze szkoły zauważyłem, że wszyscy byli weseli. Chłopcy szli raźno, tupiąc mocno, wielu nuciło półgłosem, zupełnie jak przed czterodniowymi feriami, nauczycielki żartowały. Ta z czerwonym piórem skakala ze swoimi wstępniakami jak pensjonarka. Rodzice uczniów rozmawiali ze sobą, śmiejąc się, a matka Krosiego, zieleniarka, miała w koszu taką moc fiołków, że pachniało w całym przedsionku. Nie uradowałam się też nigdy jak tego ranka, zobaczywszy mamę, która na mnie czekala w ulicy. Pobiegła mnie do niej, mówiąc: Takim rad, takim wesół. Czego ja, mamo, taki jestem wesół. A mama uśmiechnęła się i rzekła, Bo jest pogoda wiosenna w tobie i na świecie. Ochronce, wtorek czwartego. Zaprowadziła mnie mama wczoraj pod wieczór, jak obiecala, do ochronki przy Korso Valdocco, gdzie chciała polecić przełożonej małą siostrzyczkę Prekosiego. Pierwszy raz w życiu widziałem ochronkę. Bardzo mi się podobała. Między dziewczętami i chłopcami było ze 200, tak małych, że nasze wstępniaki mogły uchodzić w porównaniu z nimi za dorosłych ludzi. Przyszliśmy w chwili, kiedy się to wszystko pakowało rzędem do refektarza, gdzie były dwa niskie, ogromnie długie stole z mnóstwem okrągłych głębień, a w każdym z nich czarna miseczka pełna ryżu i fasoli, zaś przy niej lyszka blaszana. Wiele z tego drobiazgu przewracalo się idąc i leżalo to jak gruszki na ziemi, póki nie przybiegła która z ochroniarek i nie postawiła tego na nogi. Inne zatrzymywali się przed pierwszą lepszą miseczką i dalej lyszkę do buzi. Krzyknie ochroniarka dalej, dalej. To zrobił parę kroków i znów łap za lyszkę. I tak idzie to Dalej, a to pochleptywanie, że nim dojdą do swoich miejsc, w miseczkach zupy tylko już połowa. Nareszcie z wielkim mozolem, po wielu wolaniach, na miejsca, na miejsca ustawiono je w jakim takim porządku. Zaczął się pacierz. Ale oba te rzędy, które miały obrócić się plecami do stolu i patrzeć na obraz, nie mogły się jakoś rozstać z miseczkami i trzymając głowy w tył. Mieli na oku swoje porcje, żeby im kto nie ujadł. A tak, ręce były złożone, pacierz na ustach, a fasola z ryżem w sercu. Zaczęło się jedzenie. Co za widowisko. Tu jedno dwiema łyżkami zajada, tu drugie ręką wprost się napycha, tu trzecie wybiera po jednym ziarnku fasoli i kładzie do kieszeni, a inne cedzi zupę przez fartuszek. A z pozostałej fasoli... Ciasto sobie w fartuszku ugniata. Byli i takie, co nie jadli, tylko lapale muchy po stole, i takie, co zakrztusiwszy się, rozpryskiwali do fontanny ryżu. Wyglądała zupełnie ta sala jak wielki kurnik z kurczętami, ale bardzo było ładnie patrzeć na nich. Szczególnie te dwa drugie rzędy dziewczynek, wszystkie z włoskami związanymi w czubek, że tylko mienili się w oczach te wstążeczki czerwone. Niebieskie, zielone. Wtem pyta się ochroniarka jakichś ośmiu stojących rzędem dziewczynek. A gdzie ryż rośnie? A one wszystkie razem z buzią zupełnie zapchaną: W kuchni. A inne poprawiając: W wodzie. Więc ochroniarka znowu: ręce do góry. Trzeba było widzieć, jak nagle podniosły się te wszystkie ramionka, które niedawno jeszcze były w powijakach jak zatrzepotały się te wszystkie male rączki, zupełnie jak białe i różowe motyle. Po zupie wyjścia na spacer. Przed wyjściem pobrali dzieci swoje koszyczki wiszące nisko na ścianie i rozproszyli się, wyciągając z nich różne przyniesione z domu zapasy. Chleb, śliwki suszone, kawaleczek sera, jajko gotowane, male jabłuszko, garsteczka bobu, skrzydełko kury, w jednej chwili ogród pokrył się okruszynami, jak gdyby jak to posypał dla całej chmary ptactwa. Jadły w najdziwaczniejszy sposób, jak króliki, jak myszy, jak koty, przeżuwając, liżąc, wysysając. Jakiś malec przytrzymywał sobie grzankę na piersiach i wecował ją jabłuszkiem, jakby ostrze szabli. Male dziewczątkę wyciskali w garstkach twaróg, z którego ciekła im po palcach serwatka. Chowali go w rękawy, nic sobie z nikogo nie robiąc. Biegali i gonili się z chlebem i jabłkami w zębach, zupełnie jak male psiątka. Widziałem też trzech chłopców, którzy stali w kupce, pochyliwszy głowy, i dlubali patyczkiem w gotowanym jajku, jakby się tam spodziewali skarb, jaki znaleźć. Co zaś wydlubali na ziemię, to później popodnosili z największą ostrożnością, jakby to były drogocenne perły. A niechby się u którego znalazło w koszyczku coś osobliwego, to cała kubka stawała nad nim i patrzyła jak na księżyc w studni. Ze dwunastu może stało tak do kola jakiegoś tyciego szczęśliwca, który trzymał tutkę mialkiego cukru, nadskakując mu i dworując, żeby pozwolił w niej raz chleb zanurzyć. A on jednym pozwalał, a innym, kiedy go już bardzo prosili, zanurzywszy palec w tym cukrze, dawał polizać. Tymczasem przyszła matka moja do ogrodu i zaczęła pieścić to jedno, to drugie. Przyszła do niej cała kubka, pchając się podnosząc buzię do pocałunku. Jedno ofiarowało jej skórkę pomarańczy, drugie kromeczkę chleba, którego już dojeść nie mogło, a jakaś dziewczynka obdarzyła ją zerwanym z krzaku liściem. Aż przyszła ta chora z wielką asystą towarzyszek i pokazała jakiś. Maluśki pęcherzyk na końcu paluszka, którym wczoraj dotknęła zapalonej świecy. Inne, przykolebawszy się do mojej matki, która przysiadła na trawie, podsuwały jej przed same oczy jakieś male robaczki, jakieś muszki, które nie wiem nawet jak dojrzeć mogły. To znów guziczki od swoich koszul, to jakieś kwiateczki z miną ważną, jakby największe dziwo. Jakiś malec z obwiązaną głową, który chciał koniecznie być słyszanym, Rozpowiadał krzykliwie jakąś historię o tym, jak skądś zleciał, z czego jednak ani słówka nie można było zrozumieć. Inny przypiął się do niej jak bąk i szeptał jej w ucho, a, 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 a mój tatuś robi miotły, aha. A tymczasem tysiąc nieszczęść okropnych przytrafiało się na wszystkich ścieżkach ogrodu i na wszystkich grządkach. Tu dzieciak darł się, że nie może rozwiązać węzelka u chustki od nosa. Tu dwaj inni skakali sobie do oczu o większą z dwóch polówek jabłka. Tu jeszcze jakoweś bobo przewróciło się przez rozbity stolek i gorzko na tych ruinach opłakiwała z felosy nosek tylko nad nie podniósłszy. Przed odejściem matka moja wzięła na ręce jedno, drugie, trzecie. Wtedy zaczął się ten drobiazg zbiegać ze wszystkich stron z omazanymi buziami i dalej czepiać się, jak które mogło zasłuknie za ręce. Oglądać pierścionki, pociągać za łańcuszek od zegarka, za włosy. Na no, nic pani suknie poplamią, mówiły ochroniarki. Ale matce mojej nie szło wcale o suknie, więc jedyko calowała, a one cisnęły się coraz natarczyli, Bliższe, wyciągając ręce, żeby je wziąć. Dalsze, wlając cienkim głosikiem. Adie, adie, adie. Ledwie, że udało się jej uciec od nich z ogrodu. Wtedy pobiegły wszystkie do sztachet. Poprzestawiali jak mogły buzie do żelaznych prętów, a rączyny powsadzali między nie, machając rączkami, podając skórki chleba, lupinki jabłek, ogryzki sera i wolając adie, adie, niech pani jutro przyjdzie, niech pani znów przyjdzie. Matka moja, idąc szybko, przeciągnęła jeszcze rękę po tych łapkach wyciągniętych jak po girlandzie żywych róż, i nareszcie uszła calo na ulicę z suknią poplamioną i pełną okruszyn wygniecioną, roztarganą, z pełną ręką kwiecia, z oczyma nabrzmialymi od les, a tak wesolą, jakby wyszła z najlepszej zabawy. Z wewnątrz zaś dolatywały jeszcze głosy podobne do świergotu ptasząt. Adieu, pani, adie, niech pani do nas znów przyjdzie. Na gimnastyce. Środa piątego. Taka prześliczna jest ciągle pogoda, że przeszliśmy z gimnastyki pokojowej na gimnastykę ogrodową. Garrone był wczoraj w kancelarii dyrektora, kiedy przyszła matka Neliego, ta pani czarno ubrana z jasnymi włosami i prosiła, żeby dyrektor zwolnił jej syna od tych nowych ćwiczeń. Widać było, że każde słowo dużo ją kosztuje, a mówiąc, trzymała rękę na głowie Neliego. On nie może. Mówiła do dyrektora. Ale Nelly był strasznie zmartwiony, że mają go wyłączyć z tych ćwiczeń, że będzie miał jeszcze to jedno upokorzenie. Zobaczysz, mamo prosił prawie ze łzami, zobaczysz, że potrafię wszystko, jak i drudzy. Matka popatrzyła na niego z wyrazem smutku i przywiązania, potem zawahała się i rzekła: Obawiam się, że jego koledzy chciała pewno powiedzieć, Boję się, że go wyśmieją, ale nie skończyła. Nelli przerwał. Niech tam, mamu, co mi szkodzi? Zresztą jest garrony. Dość mi, że on się nie śmieje ze mnie. Więc go do nas puścili. Nauczyciel ten zbliznął na szyi, co służył pod Garibaldim, zaprowadził nas zaraz do słupów, które są bardzo wysokie i trzeba wleść na samych czubek i stanąć prosto u góry na poprzecznej belce. De Rossi i Coretti wdrapali się jak wiewiórki. Także i mały prekocji wlazł zwinnie, chociaż przeszkadzała mu długa do kolan kapota, którą po ojcu dodziera. W dodatku stanęło jeszcze kilku pod słupem i żeby go rozśmieszyć, wolali ciągle przepraszam, przepraszam, przedrzeźniając jego przysłowie. Stardzi zasapał się, zaczerwienił jak indyk, zgrzytał zębami jak pies, kiedy się wścieknie. Ale żeby miał pęknąć zaraz, to i tak by się wdrapał. Jakoż wdrapał się niebawem. Nobis także. Ale kiedy był już u samej góry i stanął na belce, zrobił taką minę, jakby był cesarzem. Watini dwa razy się zsunął, pomimo swego pięknego ubranka w niebieskie paski, które umyślnie mu uszyli do gimnastyki. Żeby łatwiej się wdrapać, wszyscyśmy sobie nacierali ręce kalafonią. Przyniósł ją z sobą naturalnie ten handlarz Garofi. Nakupił tego, porobił tutki z papieru, ponasypywał i co było warte grosza albo pół grosza. Po nam sprzedawał. Co do Garona, ten las na słup z gębą zapchaną chlebem, jakby to była tylko zabawka. Jestem pewny, że gdyby mu jednego z nas na plecy wsadzono, to i z nim byłby się wdrapał. Gruby, bo gruby, ale mocny jak wół. Po nim miał wlazić Nelly. Ledwie go zobaczyli, że chwycił się słupa tymi długimi, cienkimi rękoma. Zaraz jedni zaczęli podśpiewywać, a drudzy śmiać się. Garony chleb przelknął, grube swoje ramiona skrzyżował na piersiach i takim wzrokiem dokoła popatrzył, że śmiech ustał w momencie. Nelly zaczął wdrapywać się. Odpoczywał co chwila, dyszał ciężko. Na twarzy zrobił się prawie fioletowy, a pod kapał mu z czoła. Schodź, zawołał nauczyciel. A on nie. Zaciął się, uparł i nie. Czekałem tylko, jak puści ręce i zleci w polu żywy. Biedny Nelly. I zaraz pomyślałem sobie, jakby musiała cierpieć moja matka, gdybym ja był na jego miejscu, a ona patrzyła na mnie. Tak mi się go zrobiło żal, że nie wiem, co bym dał za to, żeby on tylko mógł się wdrapać. Żeby go jakoś pchać od dołu, czego by nikt nie widział. Tymczasem Garone, De Rossi, Coretti wolali, Dalej, Nelli, dalej, dobrze, trzymaj się, jeszcze trochę, jeszcze. Zrobił więc gwałtowny wysilek, aż jęknął, ale był już teraz o jakie dwie dłonie zaledwie od poprzecznej belki. Brawo, 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 krzyczeli tamci, jeszcze odrobinę, dalej go, jeszcze. I Nelli pochwycił belkę. Wszyscy zaczęli klaskać. Brawo, rzekł nauczyciel, ale dość tego, schodź już, schodź. Ale Nelli koniecznie tak samo na czubek chciał się dostać jak inni. Więc odpocząwszy trochę, znowu sił natężył i udało mu się lokcie przełożyć na belkę. Tak zaparty dźwignął się, zapar kolana, potem stopy i podniósł się, wyprostowany, promieniejący, uśmiechnięty. Więc my znowu dalej bić mu brawo, a on odwrócił głowę i patrzył w ulicę. Spojrzałem także, poprzez krzewy pnące się po sztachetach ogrodu. Zobaczyłem jego matkę, która chodziła po trotuarze, nie mając odwagi patrzeć. Zszedł wreszcie Nelli, wszyscy mu winszowali, a on podniecony, rozgrzany, z błyszczącymi oczyma zdawał się, jakby nie ten sam. Więc przy wyjściu, kiedy matka podeszła ku niemu i zapytała z niepokojem: Jakże ci tam poszło, jak? Wszyscy, ilu nas było, zaczęliśmy jednym przez drugiego wolać. Doskonale, świetnie, wdrapał się jak kot. Jak każdy z nas. Silny, mocny i taki zgrabny. Od żadnego z nas nie gorszy. My tak krzyczymy na wyścigi, a ta paniarz topnieje z radości. Chciała dziękować, lecz nie mogła przemówić. Tylko trzem czy czterem uścisnęła rękę, poglaskała tego dreblasa Garona, jakby był małym dzieckiem, i odeszła z synem. Kawałek już byli od szkoły, a jeszcześmy patrzyli za nimi, jak idą śpiesznym krokiem, jak rozmawiają żywo. Oboje tacy szczęśliwi, jakby nie było szczęśliwszych od nich na całym świecie. Nauczyciel mego ojca, wtorek 11. Prześliczną wycieczkę zrobiłem wczoraj z ojcem. Było tak. przed wczoraj przy obiedzie. Ojciec czytał dziennik, naraz wydał okrzyk zdziwienia, a potem rzekł: A ja myślałem, że nie żyje od jakich lat dwudziestu. Wiecie, żyje jeszcze mój pierwszy nauczyciel ze szkoły elementarnej, Vincenti Crozetti, który ma teraz osiemdziesiąt cztery lata. Czytam właśnie, że ministerium dalo mu medal za sześćdziesiąt lat nauczania. Sześćdziesiąt lat rozumiecie? I dopiero od dwóch lat przestał uczyć w szkołach. Biedny Krozetti, Mieszkał godzinę drogi stąd koleją w Kordowie, tam skąd była nasza dawna ogrodniczka z Willi Kieri. I dodał pomyślawszy chwilkę: Henryku, pojedziemy go odwiedzić. Przez cały wieczór o nim już tylko mówił. To wyczytane niespodzianie nazwisko pierwszego nauczyciela przypomniało mu. Tysiące rzeczy z tamtych czasów, kiedy był małym chłopcem. Imiona kolegów, śmierć matki. Crozetti wolał co chwilę uspokoić się, nie mógł. Mógł mieć ze czterdzieści lat, kiedy był w jego klasie. Dziś jeszcze widzę go. Maly czleczyna, trochę pochyły, z jasnymi oczyma, z wygoloną twarzą. Był surowy, ale w obejściu pełen dobroci. Zupełnie jak ojciec, który kocha dzieci, ale im nie przebacza, gdy coś przeskrobią. Wyszedł z prostego ludu, ze wsi. Wykształcił się ciężką pracą, odmawianiem sobie wszystkiego. Sam sobie zawdzięczał swoje szlachectwo. Moja matka bardzo go szanowała i lubiła, a ojciec miał go za przyjaciela. Bardzo jestem ciekawy, co sprawiło, że przeniósł się z Turynu do Kordowy. Pewnie mnie nie pozna. Nic nie szkodzi, ja go z pewnością poznam. 44 lata przeszło. 44 lata, Henryku. Pojedziemy jutro go odwiedzić. I oto wczoraj o dziesiątej rano byliśmy na dworcu kolei Żelaznej. Chciałem bardzo, żeby i jechał z nami, ale nie mógł, bo matka jego zaslabla. A jaki był cudny dzień taka prawdziwa wiosna. Pociąg leciał pośród zielonych ląg kwitnących żywoplotów, a powietrze pachniało, jakby cały świat był ogrodem. Ojciec był wesół, raz po raz mi ramię na szyję zakładał i, patrząc na szerokie pola, mówił do mnie jak do dużego już przyjaciela: Biedny stary krozetti. pierwszy po moim ojcu człowiek, który mnie kochał i był moim dobroczyńcą. Nigdy nie mogłem zapomnieć niektórych dobrych jego rad. I suchych wymówek, po których wracałem do domu ze ściśniętym gardłem. Ręce miał takie grube, krótkie. Widzę go prawie jak wchodzi do szkoły, jak stawia laskę w kącie, jak wiesza plaszcz na wieszadle, co dzień systematycznie jednostajnym ruchem. Zawsze w jednakim usposobieniu, cichym, pogodnym, zawsze sumienny, uważny, życzliwy, jak gdyby każdego dnia odbywał z nami lekcję po raz pierwszy i głos jego pamiętam jakbym go słyszał kiedy spojrzał na mnie botini he botini środkowy wskazujący palec na pióro wyżej musiał się ogromnie zmienić po czterdziestu latach jakieś tylko przyjechali do kordowy poszliśmy zaraz szukać naszej dawnej ogrodniczki skieri która ma tu jakiś sklepik w małej uliczce Zastaliśmy ją z dziećmi w domu. Ogromnie się ucieszyła, że nas widzi. Zaczęła nam opowiadać o swoim mężu, który od trzech lat wywędrował za zarobkiem do Grecji, a teraz ma wrócić, o swojej najstarszej córce, która jest w Instytucie Gluchoniemych w Turynie. Potem wskazała nam drogę do starego nauczyciela, bo go tutaj wszyscy znają. Wyszliśmy z wioski na ścieżynę wijącą się po wzgórzu wśród kwitnących krzewów. Ojciec. Nie mówił nic, pogrążony w swoich wspomnieniach. Czasem tylko uśmiechnął się, czasem strząsnął głową. Nagle zatrzymał się i rzekł. To on. założę się, że to on. Ścieżką szedł ku nam mały staruszek. Z zupełnie białą brodą w dużym kapeluszu, opierając się na lasce. Powluczył trochę nogami, a ręce mu się trzęsły. On powtórzył mój ojciec i przyspieszył kroku. Kiedyśmy byli już blisko, stanęliśmy na ścieżynie. Staruszek stanął i patrzył na ojca. Twarz miał jeszcze czerstwą, oczy jasne, żywe. Wszak to pan, rzekł mój ojciec, zdejmując kapelusz. Wszak to pan jest nauczycielem Vincentym Crozetim. Staruszek też zdjął kapelusz. Tak, panie, Głos jego drżał trochę, ale był dźwięczny, czysty. No to niechże Pan pozwoli, zawołał mój ojciec, ujmując jego rękę, niech pan pozwoli dawnemu swojemu uczniowi uścisnąć zacną jego dłoń i powitać się serdecznie. Serdecznie, przybywam z turynu, żeby odwiedzić Pana. Staruszek patrzył zdumiony, potem rzekł, zaszczyt to dla mnie. Nie wiem prawdziwie, kiedy pan był moim uczniem. Przepraszam, nazwisko pana, jeśli laska. Ojciec mój powiedział swoje nazwisko, Albert Bottini i rok, w którym był w jego klasie i gdzie, a potem dodał, Pan nie może mnie pamiętać, to rzecz prosta, ale ja wybornie pana pamiętam. Stary nauczyciel pochylił głowę, i patrząc w ziemię zamyślony, powtórzył kilka razy nazwisko mego ojca, który patrzył na niego tymczasem z uśmiechem i rozrzewnionym wzrokiem. Naraz podniósł staruszek twarz z rozrzewnionymi oczyma. Albert Bottini, syn inżyniera Bottiniego, tego, którym mieszkał na placu Konzolata. Ten sam zawołał ojciec wyciągając ręce. Jeśli tak, rzekł staruszek, to niechże mi będzie wolno, drogi panie. Niech mi będzie wolno. I mówiąc to objął mego ojca. Biała jego głowa sięgała ojcu zaledwie do ramienia. Ojciec pochylił się i przytulił twarz do jego twarzy. Bądźcie łaskawi do mnie, mówił nauczyciel. I zaraz zawrócił się na ścieżynie, prowadząc nas do swego domu. W kilka minut później weszliśmy na male podwórko przed niskim domkiem o dwóch wejściach. Przed jednym z nich wznosił się kawałek wybielonego muru. Nauczyciel otworzył drugie wejście i zaprowadził nas do pokoju. Cztery ściany, w kącie składane łóżko, przykryte kołdrą w białe i niebieskie kraty. W drugim kącie biurko z małą biblioteczką. Cztery krzesła, wielka, stara mapa przybita do ściany i rzeźwy zapach jabłek. Siedliśmy wszyscy trzej. Nauczyciel i mój ojciec patrzyli na siebie przez chwilę w milczeniu. Bottini, zawołał wreszcie nauczyciel, utkwiwszy oczy w ceglaną podlogę, na której słońce kladło złote plamy. No jakże by nie, no pamiętam, doskonale pamiętam. Miał matkę taką dobrą, taką zacną panią. No jakże nie? Przecież pan siedziałeś w pierwszej ławce na lewo, niedaleko okna. <laughs> Widzisz pan, że pamiętam pana. Taka ciemna, kędzierzawa głowa. Zamyślił się chwilę. Taki żywy chłopak. Hehe, <laughs> jak iskra. Na drugim kursie miał grypę. Przywieźli go po niej do szkoły wychudzonego w dużym, ciepłym szalu. Ze 40 lat temu chyba będzie, nieprawdaż? Ha! I pan taki dobry, że przypomniał sobie starego nauczyciela. A przychodzą tu, przychodzą. Pułkownik jeden, księża, różni panowie, dawni uczniowie moi. Zacząłbym się więc wypytywać mego ojca, jaki jest jego zawód. Po czym rzekł: Cieszę się, serdecznie się cieszę. Dziękuję panu. Kawałek już czasu, jak nie widziałem tu nikogo. I myślę sobie, że pan może będzie ostatnim, drogi panie. Ale co pan profesor mówi? zawołał mój ojciec. Widzę pana, dzięki Bogu, zdrowym, czerstwym nie trzeba tak mówić. E, nie uśmiechnął się stary nauczyciel. Widzisz pan to drżenie? I pokazał ręce. To jest zły znak, panie. Zaczęło się przed trzema laty, kiedy mnie jeszcze uczył w szkole. Z początku nie dbałem o to. Myślałem, że samo przejdzie. Ale nie przeszło, kochany panie. Owszem, z dnia na dzień gorzej. Niedługo nie będę mógł wcale pisać. Ach, tego dnia, kiedy po raz pierwszy ręka mi tak zadrżała, ażem zrobił kleksa na kajecie ucznia to, Panie drogi, jakby mi kto nóż tknął w serce. Szło to jeszcze jakiś czas, wlokło się, ciągnęło, <noise> ale już czułem, że nie mogę dłużej. I tak po 60 latach nauczycielstwa, rozstać się musiałem ze szkołą, z uczniami, z pracą. Nie było to lekko. Nie. Kiedy skończyłem ostatnią już lekcję. Wszyscy odprowadzili mnie do domu, wszyscy winszowali, ale ja byłem smutny, rozumiałem, że moje życie skończone. Na rok przedtem, kończył po chwili milczenia, straciłem żonę i jedynego syna. Zostało mi tylko dwóch synowców, prostych wieśniaków. I tak oto żyję z tych paruset lirów emerytury. Nie pracuję już. Te dni, zdaje mi się, że końca nie mają, takie długie, długie. Jedyne moje zajęcie, widzi pan, to od tam, wskazał małą biblioteczkę. Przerzucam stare moje szkolne podręczniki, szkolne czasopisma, tych kilka książek, które dostałem w podarunku. Nic więcej nie mam na świecie. Naraz podniósł głowę i głosem rozweselonym rzekł. Muszę też panu zrobić niespodziankę, kochany panie bocini. Podniósł się i podszedł do biurka, otworzył długą szufladę, w której było mnóstwo małych paczek powiązanych sznurkiem, a na każdej data złożona z czterech cyfr. Szukał przez chwilę, wyjął jedną z paczek, otworzył, przerzucił kilka ćwiartek papieru, po czym wyciągnął jakiś arkusz, pożółkły i podał mojemu ojcu. U wierzchu arkusza było napisane: Albert Bottini 3 kwietnia 1838 roku. Ojciec mój poznał natychmiast swoje grube, chlopięce pismo i czytał je z uśmiechem. Naraz łzy mu stanęły w oczach. Podniosłem się i zapytałem, dlaczego. A ojciec objął mnie w pół, przytulił do swego boku i rzekł. Patrz, dziecko, to są poprawki jeszcze mojej matki. Zawsze mi pogrubiała moje L i moje T. A ostatnie linie to pis mojej ręki. Wyuczyła się pisać podobnie do mnie, a kiedy był zmęczony i śpiący, kończyła moją robotę sama. Święta moja matka. Ucalował kartkę. Oto Rzekł nauczyciel, ukazując powiązane pakieciki, moje pamiętniki. Rokrocznie odkładałem na bok jakąś część prac każdego z moich uczniów i mam ich tu wszystkich w porządku, ponumerowanych. Więc przerzucam sobie czasem tu kartkę, tam kartkę, i przychodzi mi na myśl tysiąc rzeczy minionych. I zdaje mi się, że żyję jeszcze w tych dawnych. Dawnych czasach, iluż to przeszło, drogi Panie, jak zamknę oczy, to widzę głowy przy głowach, twarze przy twarzach, klasy za klasami, setki, setki chłopców, z których kto wie, ilu już pomarło. Wielu pamiętam dobrze, pamiętam dobrze tych najlepszych i tych znów najgorszych. Tych, co mi sprawili dużo radości, i tych, przez których miałem dużo ciężkich godzin. Boć w takim mnóstwie są jej i godziny, i, i, są, mój drogi panie, ale już teraz żalu do nich nie mam, zupełnie jakbym już był na drugim świecie. Życzliwy jestem dla wszystkich, dla wszystkich równo. Usiadł i wziął rękę moją w swoje drżące dłonie. – A niech mi pan powie, drogi profesorze – zapytał mój ojciec z uśmiechem. – Nie pamięta pan żadnego urwisostwa? – Pańskiego urwisostwa? – podjął staruszek także z uśmiechem. – W tej chwili nie, ale to bynajmniej nie ma znaczyć, żebyś ich pan nie wyprawiał. Byłeś jednak dość rozsądny, nawet poważny jak na swoje lata. Pamiętam, jak wielkie przywiązanie miałeś do swojej matki a po chwili. Ale pan jest bardzo dobry, bardzo łaskawy, żeś mnie odwiedził. Porzuciłeś swoje zajęcia dla zobaczenia starego, biednego nauczyciela. Panie Krosetti, odparł żywo mój ojciec, nie zapomniałem dotąd dnia, kiedy mnie matka moja po raz pierwszy odprowadziła do szkoły. Pierwszy raz miała rozstać się ze mną na dwie godziny i zostawić mnie w innych rękach, niżli w rękach ojca. Miała mnie oddać komuś nieznanemu. Moje wejście do szkoły było dla niej jakby moim wejściem w świat, pierwszym z szeregu tych koniecznych a bolesnych rozstań, jakie sprowadza życie. Ono zabierało jej dziecko, żeby go już nigdy nie oddać takim, jakim było i zupełnie jej własnym. Wzruszona była, a i ja także, choć nie pojmowałam dlaczego. Polecala mnie panu głosem drżącym, a odchodząc, żegnala mnie jeszcze przez okienko we drzwiach, mając pełne oczy les. Pamiętam, że pan położył wtedy jedną rękę na piersiach, a uczynił drugą taki ruch, jakby chciał rzec: Niech pani mi zaufa! Tego ruchu, tego spojrzenia, które dowiodło, że Pan zrozumiał wszystkie myśli i uczucia mojej matki, spojrzenia, które zdawało się mówić, odwagi, gestu, który był uczciwą obietnicą opieki, dobroci, poblażania, nigdy nie zapomniałem i na zawsze zachowałem je w sercu wyryte. I dlatego przyjechałem z Turynu, dlatego jestem tu po czterdziestu czterech latach, żeby powiedzieć Panu: Dziękuję Ci, mój drogi nauczycielu. Staruszek milczał. Drżąca jego ręka gladzila mi włosy, trzęsąc się coraz silniej, z włosów opadając na czoło, z czoła na ramię. Ojciec mój tymczasem patrzył na te nagie ściany, na ubogie łóżko, na kromkę chleba i ampulkę oliwy na oknie, a twarz miał taką, jak gdyby chciał mówić o biedny nauczycielu. To cały twój dobytek, cała nagroda, o 60 latach ciężkiej pracy. Ale staruszek wcale nie był smutny i z wielką żywością zaczął mówić o naszej rodzinie, o innych nauczycielach z tamtych dawnych lat, o kolegach mego ojca. Ojciec jednych pamiętał, innych nie mógł już sobie przypomnieć, więc obadwaj udzielali sobie wiadomości, to o tym, to o tamtym, aż wreszcie ojciec przerwał tę rozmowę, prosząc nauczyciela żeby poszedł razem z nami zjeść we wsi śniadanie. Staruszek serdecznie dziękował, ale zdawał się niepewny, czy ma przyjąć to zaproszenie. Ojciec nie ustępował i, ująwszy jego ręce, ponowił swą prośbę. Jakże ja będę jadł tymi trzęsącymi rękami, mówił nauczyciel. Przecież to dla innych przykry widok. Już my panu pomożemy, rzekł na to mój ojciec. Co za dzień, co za piękny dzień, kochany panie Bottini, mówił zamykając na klucz drzwi wchodowe. Do końca życia będę go pamiętał. Podal mój ojciec ramię nauczycielowi, on zaś wziął mnie za rękę i zaczęliśmy wschodzić ścieżyną. W drodze spotkaliśmy dwie bose dziewczynki, które pędzili krowy i chłopca biegnącego z pękiem zielska na plecach poznał ich nauczyciel i objaśnił nas, że to są dwie uczennice i uczeń tutejszej szkoły dwuklasowej. Rano pasą bydlo i pracują boso w polu, a potem obuwają się i idą do szkoły. Dochodziło południe. Na ścieżce było pusto. W parę minut byliśmy już w oberży przy dużym stole. Nauczyciel siedział w pośrodku nas obu i zaraz wzięliśmy się do jedzenia. W oberży było cicho, jak w klasztorze. Staruszek był niezmiernie kontent, ale ze wzruszenia tak mu ręce drżały, że prawie jeść nie mógł. Więc ojciec mój krajal mu mięso, lamał chleb, sypał do talerza sól. Kieliszek, szklankę musiał starowina trzymać w obu rękach, jeszcze mu zęby zaszczękały brzeg szkła. Rozmawiał jednak bardzo żywo i z wielkim zapalem o książkach. Które czytywano za jego młodości, o rozkładach jazdy z onych czasów, o pochwalach otrzymanych od zwierzchności, o zarządzeniach szkolnych z lat ostatnich. Wszystko wesolnym głosem, z pogodną twarzą, trochę więcej może zarumienioną niż pierwej, a nawet ze śmiechem zupełnie młodzieńczym. Ojciec mój zaś patrzył na niego, a patrzył zupełnie tak samo jak patrzy czasem na mnie w domu. Jak gdyby myślał o czymś i uśmiechał się mimo woli, przechyliwszy nieco na bok głowy. A wtem staruszek pijąc rozlał po sobie wino. Zerwał się mój ojciec i starannie ocierał go serwetą. Ależ nie, ależ nie, nie pozwalam, mówił nauczyciel, śmiał się i powiedział coś po łacinie. Wreszcie podniósł kieliszek, który mu się trząsł w ręku, i z wielką powagą rzekł: Piję za twoje zdrowie, panie inżynierze. Za zdrowie Twoich dzieci i za pamięć Twojej dobrej matki. A ja piję za Wasze zdrowie, mój drogi, kochany mistrzu. I uścisnęli sobie ręce mocno, długo. W głębi izby siedział oberżysta i jeszcze inni, którzy przypatrywali się nam z uśmiechem, radzi widocznie, że tak fetują nauczyciela z ich wioski. Było już po drugiej, kiedyśmy wyszli. Staruszek chciał nas koniecznie odprowadzić do stacji. Więc ojciec mój wziął go znów pod ramię, a on mnie za rękę. Ja niosłem jego laskę. Ludzie stawali po drodze, patrząc, bo wszyscy go tu znają. Niektórzy klaniali mu się. Wtem posłyszeliśmy przez otwarte okno głosy wielu chłopców, którzy sylabizując czytali zbiorowo. Staruszek zatrzymał się i zdawał się być zasmucony. Oto Drogi panie, bo rzekł: Co mnie zasmuca? Słyszeć te głosy uczących się chłopców, a nie móc iść już do szkoły i wiedzieć, że tam kto inny uczy? Nasłuchałem się tej muzyki przez 60 lat. Mam jej pełne serce. A teraz jestem jakby bez rodziny, sam, sierota. Nie mam już dzieci. Nie, drogi mój nauczycielu, nie odrzekł mój ojciec i znowu iść zaczął. Pan masz jeszcze dużo dzieci, dużo rozproszonych po świecie, ale kochających Cię synów. Pamiętają oni pana tak, jak i ja pamiętałem zawsze. Nie, nie powtarzał starowina trzęsąc ze słodkiem głową. Nie mam już szkoły, to i dzieci nie mam. A bez dzieci to ja już. Nie pożyje długo, tylko słuchać, jak moja godzina uderzy. Drogi, drogi panie, nie mów, nie myśl o tym, myśl o tym, ileś uczynił dobrego, jakim szlachetnym trudem było całe twoje życie. Stary nauczyciel przytulił głowę do ramienia ojca, a mnie uścisnął za rękę. Doszliśmy do stacji. Pociąg już stał pod parą. Bądź zdrów, drogi mój nauczycielu, mówił ojciec, całując staruszka w oba policzki. Żegnaj, dziękuję, żegnaj, odpowiedział nauczyciel i wziąwszy w drżące dłonie rękę mego ojca, przycisnął ją sobie do serca. Potem ja ucalowałem go i uczułem, że ma twarz mokrą od łez. Ojciec podsadził mnie do wagonu i w chwili, gdy wsiadał, wziął jej nauczyciela. I dał mu w rękę swoją piękną laskę z srebrną gałką i ze swoją cyfrą mówiąc – zachowaj to, panie, jako moją pamiątkę. Bronił się staruszek, usiłował oddać laskę, a kij swój odebrać, ale ojciec mój był już w wagonie i zatrzasnął drzwiczki. – Bywaj mi zdrów, mój drogi mistrzu. – Bywaj zdrów, synu – zawołał staruszek, gdy pociąg począł poruszać się zwolna. Niech ci Bóg błogosławi za pociechę, za radość, jakąś sprawił biednemu starcowi. Do widzenia, krzyknął mój ojciec wzruszonym głosem. Ale stary nauczyciel potrząsnął głową, przeczącą, jakby chciał powiedzieć, że już się więcej nie zobaczył. Tak, tak, do widzenia, powtórzył mój ojciec. A wtedy starzec podniósł drżącą swoją rękę ku niebu i zawołał: Tam. I tak myśmy go z tą ręką wzniesioną utracili z oczu.